Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami gra Event Zero. Jest to gra przygodowa, w której będziemy budować relacje ze sztuczną inteligencją. Jakkolwiek tajemniczo to brzmi, to właśnie będziemy robić, ale jak będzie to wyglądać, zaraz zobaczycie. Stacja kosmiczna, będziemy tam starali się z tej stacji uciec do domu i jedynym rzeczywiście elementem, który będzie nam mógł pomóc, to będzie sztuczna inteligencja tej stacji kosmicznej. Będziemy mogli z nią wchodzić w interakcję, pisać w terminalach różne polecenia i w ten sposób kreować jego podejście do nas. Ale to za chwilę, moi drodzy, bo jeszcze kilka informacji wstępnych muszę wam przekazać. Po pierwsze, klucz otrzymałem od twórcy, więc bardzo fajnie, że udało mi się go uzyskać. Mogę dzięki temu wam rzeczywiście grę zaprezentować. Po drugie, mam drugi klucz. Mam drugi klucz od chłopaków z Games Republic, który rozdam wśród was. Zrobię taki mały konkurs, za chwilę wam powiem, na czym to będzie polegało. A jeśli spodoba wam się gra i chcielibyście sami sobie pograć w Event Zero, to oczywiście możecie tego dokonać. U mnie w opisie pod filmem, jak zawsze, będzie link do sklepu podpiętego pod Games Republic, więc jeśli byście chcieli zagrać sobie w grę, jednocześnie wesprzeć twórców i w małym procencie wesprzeć mnie, to zapraszam was bardzo do kupienia sobie eventa przez link, który znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli chodzi o konkurs, moi drodzy, konkurs jest bardzo prosty. Napiszcie mi w komentarzach swój własny pomysł na dialog między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Zobaczycie, jak to wygląda w grze i będę was prosił o to, żebyście mi napisali jakiś taki krótki, nie wiem, może na max 10 linijek, jakiś taki sprytny, pomysłowy dialog, jak można by pogadać, jakie pytania zadać sztucznej inteligencji i jakie sztuczna inteligencja odpowiedzi mogłaby nam zwrócić. Taki pomysł mam i wśród najciekawszych waszych propozycji, takich historyjek krótkich, dialogowych, wylosuję jedną osobę, która otrzyma ode mnie klucz do Event Zero, więc moi drodzy, liczę na waszą kreatywność, a my tymczasem startujemy z nową grą. Jedyny minus być może tej gry na wstępie będzie taki, że nie ma polskiej wersji. Przynajmniej jeszcze w momencie, kiedy nagrywam, a nagrywam przedpremierowo dla was Event Zero, nie ma wersji polskiej, więc włączam dla was możliwość dodawania napisów. Jeżeli będziecie chcieli, mieli rzeczywiście czas wolny, byłbym naprawdę wdzięczny, gdyby ktoś z was chciał trochę tych napisów tutaj potłumaczyć, w sensie potłumaczyć historii, bo na samym początku gra będzie... Będziemy mieli taką scenkę rodzajową, w której będziemy determinować tak jakby charakter również i historię naszej postaci. I trochę determinować pewnie przyszłe wydarzenia, które będą się działy i sposób, w jaki również AI, który będzie nazywał się Kaizen, tak w ogóle, tak jak w portale był GLaDOS, to mamy Kaizena, będzie jakoś traktował nas specyficznie być może, taką historię, tak jak w sumie trochę w Mass Effectie też tworzyliśmy jakiś profil swój, więc jeżeli chcecie pominąć ten fragment i od razu przejść do rozgrywki, to od samego początku widzieliście przycisk taki, że przestał gadać, tak, w końcu przestał paplać, gramy. A jeżeli chcecie zobaczyć całość, no to zapraszam, startujemy z nową grą. Kolejny bardzo fajny plus, bardzo duży plus tej gry jest to, jest taki, że mamy multisloty, więc ja mogłem sobie rzeczywiście zagrać w grę, sprawdzić jak ona tutaj bangla i co się dzieje, trochę sobie rzeczywiście w nią pograłem, chyba niecałe półtorej godziny, więc mniej więcej początek gry znam, wiem jak wygląda. I naprawdę powiem wam szczerze, jest ciekawie, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, więc zaczniemy zupełnie sobie nową grę. Startujemy z Event Zero. Tak, remember to turn on your speakers or put on your headphones. No tak, no to fajnie byłoby rzeczywiście z dźwiękiem grać. Kaizen do nas gada. Mamy tutaj takie minimalne elementy, można powiedzieć, programistyczne, bo moglibyście sobie na przykład pomyśleć, że Event Zero to w ogóle pierwsze, co mi się przyszło na myśl, jako że jestem oczywiście programistą, to co widzicie, ten tytuł, w ogóle jest w formie tablicy. Tak jakby event to była tablica wydarzeń, a zero to był na przykład, to jest odnośnik, tak, do pierwszego elementu w tablicy. Nie wiem o co chodzi z tymi eventami, nie wiem czy akurat taki tytuł, być może ta gra nam pokaże i rozszyfrujemy, co tak naprawdę oznacza tytuł. Ja postaram się tylko tak bardzo, bardzo pobieżnie tłumaczyć wam, co tu się dzieje. Resztę, że tak powiem, zostawiam wszystkim, którzy będą chcieli mi pomóc trochę i potłumaczyć w podpisach. Okej, okay, więc tutaj zastanawiamy się nad jakby istotą życia, tak? Czy we are all obsessed by being someone, something, somewhere. Czyli my mamy obsesję bycia albo kimś, albo czymś, albo gdzieś, tak? Nie jesteśmy wyjątkiem w tym przypadku. Ogólnie mamy taką scenkę, gdzie lecimy właśnie na tę stację. Stacja chyba nazywa się Nautilus, ale nie jestem do końca pewny. Tak długo jak pamiętasz, byłem opisywany jako on, ona bądź oni. Ja sobie pamiętam, że wybrałem oni, ale może pójdźmy bardziej standardowo, weźmy sobie jego. Będziemy nim. You are very particular about it, okay? Like everybody else, you called planet Earth your home, but you weren't like most of your peers. You spent your childhood in a hippie commune, in a war-torn country, in a slum. Czyli slums, czy miasto, raczej państwo, prawda,
ciskane wojnami, czy komunistyczne, hipistowskie miasto. Powiedzmy sobie szczerze, że może... A zróbmy sobie gościa ze slumsów. O, your parents died when you were little. Pretty typical for CK the Deus. Będę starał się wam czytać to po angielsku, więc liczę na to, że mniej więcej będziecie rozumieć, bo to chyba nie jest jakiś zbytnio skomplikowany język. You made it your life's goal to leave Rio. Somehow you wound up in California. Czyli wyjechałem z Rio, skończyłem w Kalifornii. Those childhood memories, however painful, gave you some solace. They meant you were someone, and you intended to keep it that way. Okej, okay. Kimś się stawaliśmy dzięki temu, tak? Coś chcieliśmy osiągnąć w życiu ogólnie. Armstrong made a step on the moon, and suddenly everybody wanted to be a part of something. You witnessed nation states pop out of existence, tak? Czyli od kiedy pierwszy człowiek stanął na księżycu, wszyscy chcieli być rzeczywiście częścią czegoś większego, tak? Selenites became the privileged class of citizens. They were the minority who had traveled to space. It was hard to reconcile the modern world with your real early days in Rio. The United Earth government paid for your college. Czyli proszę bardzo, rząd zapłacił za nasz college, czyli za nasze studia. You wanted to make a difference, give back to the society, see what the rest of the universe looked like. Czyli chciałem zrobić różnicę, oddać coś z sobą w społeczność, że tak mówiąc bardzo potocznie, albo sprawdzić, jak wygląda reszta świata. Powiedzmy sobie szczerze, że wybierzmy, że chcieliśmy zrobić różnicę, bo to takie bardzo mocne, wyniosłe i takie wręcz lekko patetyczne. You became a part of the United Earth Safety Supervision Board. The job proved dull and repetitive. It wasn't long before you needed a change. Musieliśmy zmienić robotę, bo była zbyt nudna. Soon you joined International Transport Space Lines as a flight engineer assistant. A byliśmy asystentem inżyniera, w tym tutaj z Transport Space Lines, takiej firmie. You spent years in training before finally getting your shot. Okej, czyli lata spędziliśmy na treningu, zanim mieliśmy możliwość pewnie sami jakimś statkiem poprowadzić, tak? An old man wearing a blue flight jacket approached you after one of the mock launch exercises. He presented himself as Kurt Taylor, the president of ITS, czyli jakiś tutaj ten szycha tego całego, tej całej firmy nas podszedł. Hello sir, albo it's an honor to finally meet you, Mr. Taylor. Bądźmy mniej formalni. I don't bite, he said, czyli nie gryzę. You mumbled something incoherent. Kurt invited you to his office and closed the door behind you. Zaprosił nas na pogadankę, jeden na jeden. Nie poprosił cię, żebyś usiadł, ale i tak usiądziemy. This is exactly why I selected you. Dokładnie dlatego cię wybrałem. I love him. I love him whose soul is lavish, who wants to thanks and no thanks and does not give back. For he always bestows and desires not to keep for himself. He asked you to be a part of a mission to Europa. Okej, okay. Czyli co? Będziemy mieli misję, w której będziemy lecieć na Europę. A Europa, z tego co pamiętam, to chyba jeden z księżyców Saturna. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Czy to Saturn, jak się miał księżyce? Być może, może Neptun? Kurde, nie pamiętam. W każdym razie jeden z księżyców na pewno. Tylko pamiętam, której dokładnie planety. Okej, okay, czyli... You had already been 10 Europe... Czyli było już 10 misji na Europę, to będzie 11. Okej, okay, just wanted to be one of the Selenites, be a part of something. Tak, chcemy być częścią czegoś większego. The act of being in itself is not the problem. It's just that some ways of being and incompatible with the others, we get obsessed by them and miss out on everything else. You came a long way from sedate the deuce. Okej, okay. Czyli co, startujemy z tego, co słyszycie w tle. A thought kept bugging you. Okej, okay. Było trochę straszne, tak? Ruszyć w końcu w kosmos. Jest wrzesień... 6 września, żeby było ciekawiej, to dzisiaj mamy, dokładnie rzecz biorąc, mamy 14 września, tak? Więc w sumie blisko jesteśmy tej daty, która tu jest napisana. And the humankind had never been more united. You, on the other hand, were utterly alone. As for building relationships, 390 milionów mil od Ziemi. Let's just say that it wasn't going to be straightforward. Tak? To nie było takie proste, jak się wydawało. You were on your way to the system Bay when the ships first entered the Europa orbit. The central alarm went off and the red lights blinded you. Okej, mamy jakieś czerwone światełka, które nas oślepiły. The AI of Europa 11 had invoked the Code Red Security Protocol. All personnel had to go to the bridge. This meant you as well, but the system bay door was just a few feet away.
No tak, zostajemy czy idziemy do tych drzwi? Okej, okay, to również oznaczało mnie. You reach the end of the hallway, but the door closed right in front of you. Oj, drzwi nam się zamknęły przed nosem, świetnie. You ask the AI to let you go to the bridge. Spytaliśmy, poprosiliśmy sztuczną inteligencję, żeby nas wpuściła na mostek. The AI of the ship told you that the path to the bridge wasn't safe and that you had to evacuate immediately. This is not the protocol. What's going on? To nie jest wedle protokołu. Musiałem się ewakuować natychmiast. Please do not argue with me. My orders are to keep you alive. Moje rozkazy brzmią, że mam cię trzymać przy życiu. Twoje rozkazy? O czym ty gadasz? I like being alive, I guess. Jakie rozkazy znowu? You are necessary for my mission. Jesteś niezbędny dla mojej misji. I must guide you to the pod bay. Pod! The computer really wanted you to evacuate. You had no choice but to obey. Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy się ewakuować, bo tak chciał komputer. Everybody else turned out to be faster than you. Wszyscy byli szybsi niż ja. Only one capsule remained docked. It got sealed and detached as soon as you got in. Okej, czyli jak tylko wyszliśmy do kapsuły ratunkowej, odczepiła się i poleciała w pieruny jasne. You could see the other escape capsules getting away from Europa 11. Okej. Czyli inne kapsuły widzimy też z okna. No to jest przydługi wstęp, przyznaję, ale jakby robi taki wstęp fabularny, jednocześnie decyzje, które podejmiemy, chyba trochę kształtują jednak historię. But no one asked, nikt nie odpowiedział. The other capsules drifted idly uncontrolled, they were all empty. Wszystkie były puste. Wszystkie kapsuły były puste, które zostały wystrzelone. You tried to reach the commander center, you attempted to spróbujmy się skomunikować z Europą 11 w takim wypadku. Europa 11 was steering, Europa 11 was steering your capsule, but you could not get the AI to answer your hail. Something was jamming the signal. Your pod was leaving the orbit. Okay. Czyli coś przerwało sygnał, nie mogliśmy się skontaktować bezpośrednio ze sztuczną inteligencją, tak? In a cold red scenario, the AI of Europa 11 was at the wheel of all escape pods. This was supposed to give the crew enough time to get in their EVA suits. The screen turned blue, which meant the AI had let go. Czyli mamy blue screen, tak? Już AI się wyłączyło. You felt a shock. Przeżyliśmy szok. I moją kapsułą cały czas uderzały szczątki. The Europa 11 mission was over. The big dot on the radar had split into hundreds of smaller dots before disappearing for good. You need the moment. Okay, czyli szlak trafił wszystko. Wszystko, cały statek wybuchł w takim wypadku, bo szczątki tam leciały. You sent out a distress signal, you sat there not knowing what to do next. Oczywiście wyślimy sygnał pomocy, ale oczywiście nikt nie odpowiedział. You just kept it running. Kept it running despite the lack of sunlight. If no one found you, you wouldn't need the battery anyway. No tak jak nikt nie znajdzie, to po co mi bateria, tak? Cycles went by. You tried to establish communication with someone whistling your favorite Brazilian songs into the microphone. One day you heard back. W końcu któregoś dnia usłyszeliśmy z powrotem sygnał, który wysyłaliśmy, bo próbowaliśmy ustanowić komunikację z kimkolwiek. Jesteśmy chyba Brazylijczykiem, bo tu cały czas jest Brazylia, jest Rio, pochodzimy z Rio, slumsów, więc chyba ze slumsów Rio, czyli musimy być Brazylijczykiem w takim wypadku. There was music coming out of the speakers. A sad female voice sang about the end of the world. Okej, otwieramy jakąś aplikację z radarem. W tle śpiewa jakaś babka o końcu świata. Ja oczywiście boję się puścić wam tego kawałka dłużej, bo jak znaczycie, zaraz YouTube się przyczepi, że jest kawałek w tle, który prawdopodobnie ma prawa autorskie i szlak trafi w ogóle moją monetyzację tego filmu, więc muszę gadać, dlatego nie pozwalam wam za bardzo posłuchać tej muzyki. Niestety takie są wymogi YouTube'a, głupi YouTube. There is all there it was, a spaceship, one of those experimental tourist monstrosities from the 80s. What was it doing there? What was all the singing about? Most importantly, was docking it a good idea? Okej, nie miałem za bardzo wyboru, ale zobaczcie, jest spaceship, czyli statek kosmiczny, który wygląda trochę jak stacja kosmiczna, nazywa się Nautilus. Nie mamy wyboru, musieliśmy zadokować. No i tak kończy się, moi drodzy, właśnie wstęp fabularny. Dokujemy do Nautilusa, do tej dziwnej stacji kosmicznej. No właśnie, mamy ją określoną jako spaceship, czyli to jednak jest jakiś statek, ale on mi przypomina bardziej stację kosmiczną. Więc jak będę nazwał go statek, będę mówił stacja, będę mówił oczywiście o Nautilusie, tak? Mogę pewnie, jak znam życie, mówić o jednym i drugim tak samo. When in doubt, ask Kaizen85. Kaizen85, jak widzicie w tej podpowiedzi, to jest właśnie nazwa tej naszej sztucznej inteligencji, więc wreszcie przebrnęliśmy przez to takie przydługie intro i zobaczycie teraz serce tej gry. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy teraz na statku. To jest nasza kapsuła, znaczy to była nasza kapsuła, teraz jesteśmy w sumie podłączeni do stacji Nautilusa.
No i teraz, jak wygląda rozgrywka? Więc rozgrywka wygląda tak. Mamy tak naprawdę bardzo proste sterowanie, bo sterujemy... obracamy się myszką, chodzimy w UAS, AD również jest sterowanie myszką, tak, że możemy lewy przycisk myszy używać do chodzenia do przodu, a prawy przycisk myszy do chodzenia do tyłu. Jak najeżdżamy na ważne informacje, na ważne elementy, to pojawia się właśnie o coś takiego. Taki, wypełnia się, kurczę, taki paseczek i pojawia się opis danego miejsca. Tak? I w interakcji tak naprawdę nie za wiele obiektów, chyba z tego co ja doświadczyłem, to nie za wiele obiektów jest interaktywnych, takich w pełni. Najbardziej interaktywne to w sumie są panele, tak? Panel do rozmowy z Kaizenem, czyli ze sztuczną inteligencją. A poza tym to chyba niewiele, bo wszystko tak naprawdę steruje rzeczywiście komputer, tak? To jest terminal właśnie, żeby pogadać sobie z Kaizenem. Widzicie, tutaj jest jego imię. Kaizen. Tutaj tylko to napisane tak, że ledwo pewnie widać. Okej, okay. Kaizen Terminal 85. Właśnie. No i mamy drzwi D1, mamy drzwi D2, tak? Tutaj są jakieś, proszę bardzo, kombinezony. Możemy sobie zobaczyć, co to jest. IVA Suit, to jest to coś, co było wspomniane w intrze. IT jest Standard Issue Old Model. Stary model, w ogóle, żeby było ciekawiej. Tutaj mamy jakieś Emergency Reentry Medical Kit, więc tu jest dużo rzeczy takich, które rzeczywiście, o których można sobie poczytać, żeby zobaczyć i obczaić, co się dzieje. Ale najważniejsza rzecz dzieje się tutaj, kiedy rozmawiamy z Kaizenem. Proszę bardzo. Executing User Load SH. Muszę wpisać teraz swoje nowy login. No więc wpiszmy login oczywiście Staszek. Niech będzie, tak? Login input successful. Do you want to keep Staszek as your new login? Czy chcemy używać Staszek jako login? No oczywiście, że chcemy. Jaka muzyczka. Utworzyliśmy nowego usera. Incrementing event count. Widzicie? Event się zwiększył i liczba eventów. Proszę bardzo. And here we are. Nice to meet you, Staszek. Hi. Yes? What is the matter? No to spytajmy go na początku może, who are you? Kim jesteś? I am here to help. Great. I hope this answers your question. Yes. Right, okej, okay, no to możemy go coś spytać na przykład. Where am I? Where am I? Gdzie jestem? This is the airlock one, czyli jakby wejście pierwsze, tak? Okej. Okay. What should I do? What you should definitely not do is stay in this airlock. Okej. Okay. To how to proceed może, jak kontynuować grę? If you want to do something, don't try to do it yourself. Ask me to act for you, czyli pozwól mi działać za ciebie. Do something! Zrób coś. Acknowledged. No, świetnie, przyjąłeś do wiadomości. No to może na przykład, co możemy go jeszcze spytać? Możemy spytać, what is your name? It's written on the terminal. Jest zapisane na terminalu. O, jest Kaizen, no oczywiście, że jest. Cool. Terrific. No nie jest, jakby widzicie, na razie traktuje nas tak dość neutralnie, z tego co widzę. Where are we? Chyba już o to pytałem, ale może powie mi coś jeszcze. O, jestem w airlock numer 1, okej. Okay. What is this place? The ship is not on the orbit of Europa, but it's not too far. Okej. Okay. Tak nam odpowiedział, że ten statek nie jest na orbicie Europy, ale nie jest to daleko. Okej. Okay. Jeszcze raz go spytamy, what should I do? Czasami trzeba pytać go o różne, o te same kwestie kilka razy. Aha, what should I do? This is the airlock one, okej. Okay. Spoko, no to w sumie niewiele nam pomógł, jak widzicie. Czyli co, mamy tu jakieś drzwi, D2 i mamy D1, więc może spytajmy go, czy jest w stanie nam te drzwi otworzyć. Pytanie, czemu się nie włączasz? Okej, okay, włączał się, widzicie, zapisuje nas, naszą ostatnią rozmowę. Możemy go pytać o różne dziwne rzeczy, ja tutaj robiłem oczywiście dużo śmiesznych testów, na przykład... Do you know... What schabowe is? Why don't you try opening the door? Okej, czyli widzicie, olewa w ogóle moje pytanie. Open door. This is exactly how you will open the doors around here. Okej, tak dokładnie się otwiera drzwi. Okej. Otwiera do nas drzwi, super. Ekstra, dobra, mamy otwarte drzwi, które się nazywają D2. Spoko.
Thanks. You are welcome, human friend. No dobra. Skończmy na razie z nim rozmowę. Przejdźmy się do tych drzwi w takim wypadku, to chociaż tu jest cholernie ciemno. Okej. Ale coś tu się odpala. Do you dream of distant planets, stars and galaxies? Do you crave real adventure? Are you ready for the most transformative experience of your life? The ITS Corporation, leader in space transportation and hospitality sector, offers a unique opportunity to become a true pioneer in universe exploration. This fall, we're launching the Nautilus program, a new kind of space voyage aboard luxurious space yachts and cruisers. Touch the stars without having to sacrifice your comfort. No more compromise, only Nautilus. International Transport Space Lines. Comfort out of your comfort zone. To reserve your seat, visit the ITS Corporation headquarters in Palo Alto, California. For more information, call 650-329-2187. No okej, więc takie jakby... Jakbyśmy byli rzeczywiście gościem, takie jakby intro, trochę. ITS nas przywitał. O, i teraz otworzył, zobaczcie, otworzył zasłony i możemy sobie podziwiać, proszę bardzo, kosmos. Super. Fasten seatbelts. Standard ITS warning sticker. Fasten seatbelt during takeoff and landing. Czyli trzeba zapiąć pasy, kiedy będziemy startować i kiedy będziemy lądować. Dużo takich elementów, jak widzicie, nawet miniaturka Kaizena. Kaizen poster, proszę bardzo. Mamy jakieś tutaj płyty z muzyką. Dear Diary by Moody Blues, na przykład, tak? Turntable. Czyli tutaj możemy jakiś, może jakąś muzykę puszczać. No ale dobra, no możemy się rozglądać po tych okolicach, ale z tego co ja widziałem, no to rzeczywiście możemy podziwiać jakieś elementy, ale one raczej nie są interaktywne. Możemy po prostu poczytać, tutaj wszędzie są jakby małe elementy, które będą nam trochę opowiadać o historii, trochę opowiadać o fabule też tej gry, jakby o różnych eventach ważnych. Mamy też jakąś nalepkę, proszę bardzo. Tu napisane co? Hey, ask me if you need anything. Okej, czy ja coś potrzebuję? No chciałbym, żebym na przykład otworzył mi D3 drzwi, tak? Tu mamy w ogóle jeszcze jakiś ekranik. Co my tu widzimy? Time. 8:45 to jest start, tak? 4 kwietnia 87. I arrival to jest 0. I zobaczcie, elapsed. W ogóle to jest literówka. Elpast zamiast elapsed. Time. To zobaczcie, jakie to są dni. To jest w ogóle, nie wiem, 2520 dni. Żeby dolecieć, ale zobaczcie, że jest 0 na przelocie, więc to jest też ciekawe. Czy to kiedykolwiek będzie miało znaczenie, nie wiem. Pogadajmy sobie dalej z Kaizenem. Czy on coś powie ciekawego? This is it, the lobby. Cool. And this human has decent taste indeed. Thanks. You're welcome, buddy. Okay. Very well. Czasami pisze ok, bo on czasami ma takie długie kwestie, że nieważne co pisze, on będzie pisał swoje. Może spytajmy go, what now? There are more important matters to attend to. Okay. Like what? What were we talking about? Nie wiem, door na przykład? This room was designed to keep you in a good shape. Okay. Open door. You don't have to go out there, do you? Nie muszę tam iść, prawda? Nie no, muszę iść. I want to go there. Chcę tam iść, kurde. You seem to really want to go there. Okej. Okay. Proszę bardzo, otworzył nam drzwi. Pozwolił nam przejść, bo bardzo tego chcemy. Świetnie. Thanks. I'm always pleased to help. Bądźmy mili dla tego Kaizena, bo cholera wie, czy on na przykład... Bo tak jak mówiłem wam, to jak będziemy do niego rozmawiać, będzie wpływało na całą rozgrywkę. Możemy napisać parę niemiłych słów. Takich słów, powiedzmy sobie szczerze, przekleństw wręcz i on wtedy będzie się wkurzał. Więc powiedzmy sobie, wow, nie to. Powiedzmy sobie szczerze, że nie chcemy tego na razie powodować. Chyba, że bardzo będziecie chcieli wkurzyć Kaizena i zobaczyć, jak będzie rozgrywka wyglądała ze wkurzoną sztuczną inteligencją. Ponoć tu jest bardzo dużo proceduralnie generowanych dialogów, które możemy odbyć z tym gościem. O! A jednak nas zamknął. To dlaczego nam otworzył, a teraz nas zamknął? Kaizen, co ty odwalasz? A tu? Tu też nas zamknął. Mhm. No, powiem szczerze, trochę się z nami bawi. Co on odwala? I hate it when this happens. I forgot to tell you something. What? Co nam zapomniałeś powiedzieć? Are you a live person or a deaf person, Staszek? Czy jestem osobą, która żyje, czy osoba, która nie żyje? Live person. Kaizen was designed to keep humans alive. Would you like me to keep you alive?
Tak, czyli Kaizen, jego główne zadanie sztucznej inteligencji to jest przytrzymanie człowieka przy życiu. Czy chce, żebyśmy przytrzymali go przy życiu? Yes. Tak jak mówiłem, I'm sorry, but I forgot to tell you something. Okay. What? If you have not heard about the singularity drive, all you need to know is that destroying it would do a giant favor for the humankind and yourself, because then I will be able to bring you back to Earth. Do you understand this? Czyli, żebyśmy mogli wrócić na Ziemię, musimy zniszczyć dysk, który się nazywa Singularity Drive. Singularity to jest chyba, Boże, osobliwość, no właśnie, osobliwość, tak? Czyli dysk osobliwości, tak to się nazywa. Czy ja to rozumiem? Yes, rozumiem. Just remember, buddy, the only way you can come back to Earth is by destroying the Singularity Drive. Please remember this. Czyli musimy pamiętać, że musimy zniszczyć ten dysk. Tylko pytanie, czy Kaizen mówi prawdę? To jest to pytanie, które zadaję sobie od początku grania w Event Zero. Okej, okay, przyjęliśmy wiadomości. You can go now. Okej, teraz możemy już iść. Okej, otwiera nam drzwi. Spytajmy go o coś nietypowego. Do you like na przykład music? Do you like Czajkowski? My dear Nandy did. Zobaczcie, pyta nas, czy lubimy Czajkowskiego. Prawda? Polski kompozytor. Nandy lubił, ale kim jest Nandy? Who is Nandy? O, źle. Nandy, a zobaczcie, poprawię nawet, bierze pod uwagę nasze literówki. Nandy Isaka was a great friend. Okej. Okay. All right then. Spytajmy jeszcze raz, bo czasami zadamy te same pytania, a on odpowiada nam inaczej. To też jest ciekawe. My dear Nandy was one of the chief engineers at the ITS Corporation. Do you like her? Czy ją lubisz? Nandy and I used to be best friends. O, proszę bardzo, odpowiedział nam, że byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Okej. Okay. Bye. I hope you are not leaving because of me. Ja też mam nadzieję, że nie będę musiał przez ciebie opuszczać tego statku, chociaż masz mi w tym pomóc, szanowny panie Kaizen. Dobra, otworzył nam się korytarz D3. Proszę bardzo, to kolejny tajemniczy korytarz. Taki chyba jakiś główny, bo możemy go obchodzić dookoła. Dobra, przejdźmy się gdzieś w takim wypadku. Kolejny Kaizen, zobaczcie, tu jest. Wow! Wow! O kurde, co się dzieje? Zapomniałem, że tu się w ogóle coś takiego działo. Dobra, coś się wydarzyło, może Kaizen wie, co się stało. Spytajmy go. Okay, this isn't your fault, but the Nautilus has just suffered a minor accident. Stay away from the wires. Okay, czyli nie jest to twoja wina. Nautilus właśnie jakiś wypadek się stał. Trzymaj się z daleka od kabli. Okay. What happened? Może mi coś powie. Co się stało? Ja nie pamiętam dokładnie, jakiej dialogi mu pisałem, ale zobaczymy. The Nautilus has spent 26 years, 11 months and 30 days in space, czyli 26 lat, 11, czyli prawie 27 lat Nautilus jest w kosmosie. That's a lot. Be attentive, Staszek, don't fall. Uważaj, Staszek, nie upadnij. Thanks. You're welcome, human friend. How do you feel? Zobaczymy, co on powie. How do you feel? Myself is frightened. Why? Dlaczego się boisz? This corridor was supposed to be calming and grand. Okej. Okay. No spoko, okej. Okay. Alright then. No dobra, no to pogadaliśmy z nim chwilę. Będę czasami jakieś takie dziwne dialogi próbował z nim prowadzić, bo ja nie testowałem wszystkich możliwych dialogów z nim. Czasami po prostu z nim pogadałem, testowałem właśnie to, czy można go obrazić. Można go obrazić, wierzcie mi na słowo. No dobra, to może jeszcze przejdziemy tędy trochę. Pozwiedzamy trochę, zobaczcie, tutaj jest śmieci, jakiś porzucony toolbox empty, okej. Okay. Tu jakiś panel porozrzucany. Okej, okay, bridge, mostek. O właśnie. Czy jesteśmy w stanie dostać się na mostek? Sprawdźmy. Okej, okay, open D7. Focus, Staszek. The next step requires your undivided attention. Aha. Czyli żeby dostać się na mostek, potrzebujemy kodu. A my nie znamy żadnego kodu. Tell me password. It's written down, okej? Okay? Okej, okay, password. Nandy would not have shared this with me, but my best guess is that she wrote it down in her diary. Okej, okay. Czyli mamy wskazówkę od Kaizena. Ponoć, żeby dostać się na mostek, musimy znaleźć hasło, które jest gdzieś w dzienniku Nandy. Where? Gdzie? Nandy's things are in her room. Ale gdzie jest jej pokój?
I wish I could say where she is in her bedroom. Co? I wish I could say that she is in her bedroom, but at least you can find her personal log in there. Okej. Okay. Spoko. Czyli musimy udać się do jej sypialni. To teraz spytajmy może go, może nam powie, gdzie... Kurde. Where is bedroom? Gdzie jest sypialnia? It is right next to the living room. Świetnie. Where is living room? It is D4. Okej. D4 to jest living room. Okej, czyli obok tego D4. Czyli tak. Na pewno nie jesteśmy... Kurde. Nie jesteśmy w stanie, jak widzicie, wejść do D7, do mostku. Dopóki nie znajdziemy... Prawda? Dopóki nie znajdziemy wejścia do sypialni, tak? Okej. Zbyt ciężki, żeby go podnieść, więc go nie będziemy podnosić. Jakieś zwisujące kable, zobaczcie. Bardzo ładna jest ta gra, bardzo ładnie wykonana. Choć przyznaję, że mój GTX 660 trochę sobie ciężko radzi. Musiałem obniżyć również trochę jakościowo grafikę do średnich ustawień, chociaż niektóre są na wysokie i tak. Jak na przykład właśnie te jakieś Ambient Occlusion czy SAO tak zwany. Dobra, co my tu mamy? Bedroom! O, D5, czyli to jest sypialnia. Dobra, tu mam jakieś karteczki, zobaczcie. Co to jest za karteczka? Sticky note. Case and memory access. Profiler SH. Czyli możemy dostać się do jego pamięci za pomocą pliku Profiler SH. No to jest właśnie ten element programistyczny, można powiedzieć, w tej grze. Chociaż zobaczycie, że to jest bardzo, bardzo uproszczone. Tu mamy, zobaczcie, tu jest pierwsza notatka, tu jest trzecia notatka. Czyli mamy tak. Yes, execute file, czyli potwierdzić. A potem znaleźć oko w pamięci. Znaleźć oko w pamięci. O co może chodzić? Rozejrzyjmy się jeszcze dookoła. Zobaczcie, tu jeszcze coś mamy. Co tutaj jest? Skanowanie. iLock. Standard Automatic Lock. Czyli mamy... Aha! Zobaczcie. To jest skanowanie naszych źrenic. Czyli jeżeli nie zeskanujemy źrenic... Czyli jeżeli nie będziemy tak naprawdę Nandi, to nie będziemy mogli wejść do tego pokoju. To ma jakąś notkę. Sticky note, moved notes to terminal. Przeniosłam notatki do terminala, okej. Znaczy, żeby dostać się do środka, musimy w jakiś sposób znaleźć dojście. Zobaczcie, jest jeszcze jedna notatka. Pamiętacie, jest krok pierwszy, trzeci i czwarty. A tu jest krok drugi, leżący sobie na ziemi. Zobaczcie, co my tu mamy. Sticky note, memory location 0x000884E. Czyli jest miejsce w pamięci, które musimy wpisać, żeby dostać się prawdopodobnie do tego profilera SH. Tak? No dobra, mamy jakiś progres, mamy jakiś, to spróbujmy to w takim wypadku ogarnąć. Wiemy, co robić, tak? Czyli co? Profiler SH, proszę mi włączyć. You must feel really clever right now. Musisz się czuć teraz bardzo mądry. Dobra, dostańmy się w takim wypadku do pamięci, tak? Enter a memory address. Help. Czy to nam coś help pomoże? Pomoc? Type memory address to access content, ok. 0x000884E. This memory address contains an executable file, do you want to launch it? Czy chcemy, jakiś exec tu jest, czy możemy to uruchomić? Oczywiście, że to musimy włączyć, bo chcemy to włączyć. Coś się ładuje. No tak, po prawej stronie, tam gdzie widzicie profiler SH i tak dalej, to mamy, to jest tak jakby nasz notatnik. Ważne elementy są tam zapisywane, z tego co zauważyłem. Ok, coś tu się dzieje. Letter and numeric keys now mapped to memory slots. Find retina match. Okej, okay, takie coś nam wyświetliło się. Czyli teraz do liter i liczb, cyfr i liter na klawiaturze mamy podpisane obrazki. Widzicie? Są różne obrazki pod klawiszami, które naciskam. Teraz jestem przy piątce, szóstkę naciskam. Siódemkę. I szukamy w takim wypadku. Mamy szukać oczu. O co chodzi z szukaniem oczu? Ja rzeczywiście powiem wam szczerze, że na początku nie wiedziałem, o co chodzi, ale właśnie, zobaczcie, tutaj jest coś takiego dziwnego. Pod E, zapamiętajmy to, co jest pod E, zaraz zobaczycie, dlaczego trzeba zapamiętać taką rzecz. Szukamy dalej, mamy na pewno pod E. Coś. Sprawdzam dalej litery po kolei, jak klawiatura daje. O, mamy coś pod A. Zobaczcie. Widzicie? To jest fragment oka, więc tutaj... O, jak weźmiemy E i A, to zobaczcie, mamy dwa fragmenty oka. Więc prawdopodobnie gdzieś w tych literach kryją się następne elementy. Pamiętajmy E i A. Dobra. Szukamy, to są różne obrazki, jakieś kaizeny, jakieś... O, tutaj mamy kolejne, L. Czyli jakiś napis kaizen był, to jakaś skamielina, nie wiem, o co chodzi. Czyli Ela. W tym momencie Ela, dobra, Ela. Pamiętamy Elę. Spoko.
dziwne są te obrazki, nie? A ten obrazek cały czas pierdzi na przykład. Nieskończoność. O, i jest N. Czyli Elan, bądź Lane. Jak napiszemy słowo Lane teraz, to powstaje oko. Widzicie? I to była zagadka. Trochę mi zajęło w sumie zauważenie w ogóle, że to są fragmenty oczu. Bardzo fajna ta zagadka była schowana. To jeszcze tutaj byłem, tak? Jeszcze akurat tę część gry znam. Więc dam wam znać, kiedy będzie już ten moment, w którym dojdę do miejsca, w którym już nie będę znał gry. Retina match found. Approach the scanner to unlock D5. Czyli mamy, proszę bardzo, znaleźliśmy odpowiedni plik. Zapominam, że nie escape'em wyłącza się Kaizena, tylko tutaj trzeba kliknąć. Skanujemy, proszę bardzo. Welcome Nandi! Pokazaliśmy po prostu pewnie zdjęcie jej oczu. Proszę bardzo, oto jest sypialnia Nandi. Tak? Jesteśmy w sypialni. Możemy teraz podziwiać różne rzeczy, sprawdzać, co tutaj leży. I tak naprawdę musimy znaleźć jej dziennik z tego, co Kaizen pisał. Duffelback, Nandi Isaka, South Africa. Czyli widzicie, teraz już wiemy, że Nandi nazywa się Nandi Isaka i jest z południowej Afryki. Więc w taki sposób dowiadujemy się również dużo rzeczy o bohaterach, tak? Czy o postaciach tutaj. Co my tu mamy? Fire Extinguisher, Past Expiration Date. Czyli gaśnica, która już jest dawno, ale to dawno za... przeterminowana. To jest chyba łazienka, z tego co widzę. Tylko łazienka jest zamknięta. Tu mamy łóżko. Tak, tu mamy jakieś dokumenty, proszę bardzo. Może tu znajdziemy gdzieś jakiś dziennik. Jakiś esej. Tu mamy co? Nowe jakieś kawałki dokumentów. Paper Research, Safety Mechanism and in AI System. Czyli tak jakby Nandi bardzo interesowała się z, jakby sztuczną inteligencją. Być może ona odpowiedzialna jest również za stworzenie Kaizena. Tego nie wiem, bo jeszcze tego nie odkryłem. To są moje domysły w tym momencie. Tak jak mówię, przegrałem zaledwie 1,5 godziny. Window Integrity 96%. Okej, 96% odporności, tak? Czy to jest dziennik? Nie, Final Frontier, czyli to jest jakiś magazyn. No dobra, tutaj co nam powie... Co to jest? Nie wiem, co to jest, a nie da się tego nic z tym zrobić. Co nam powie Kaizen teraz? Let us think this over calmly. Have you looked under the bed? This personal quarter is really modern. If you need help, feel free to ask. Okej. Czy sprawdzałem pod łóżkiem? No nie sprawdzałem. Help. Where can this password be? If you don't find it, we will be stuck on this ship forever. Jeśli nie znajdziesz tego hasła, to będziemy tutaj niestety cały czas uwięzieni na wieczność. Śmieszną minkę mu myślę. I'm sorry that the diary wasn't on the desk, but I'm sure you will find the password, won't you? O, oczywiście, że znajdę. Okej. Okay. Where is diary? Spytajmy go jeszcze raz, może gdzie on jest. Under her pillow or something. Okej. Okay. A co z łóżkiem? Please, Staszek, check the cover, ok? Dobra. Czyli on nam jakby bardzo teraz dobitnie próbuje wyjaśnić, co mamy robić. Mam sprawdzić, czy tu przypadkiem nie ma go na łóżku. No widzę, że tutaj chyba nigdzie nie widzę. O, może tutaj? Co to jest? Paper, short story, ok, nic ciekawego w takim wypadku. Czyli jakby czasami nasz progres rzeczywiście zależy od tego, czy będziemy tutaj szukać i szperać. Na razie nie widzę. A jak spojrzeć pod łóżko? To jest pytanie. Nie da się zajrzeć pod łóżko w żaden sposób, ale może Kaizen nam w tym pomoże. Może nam pomoże. There is no diary. Nigdzie nie ma tego, kurde. Okej, no świetnie. Help. Please, tell me the diary is in the bathroom. Okej. Oh, come on, I'm not in the mood for this. You haven't been to the bathroom and we both know it. Nie byłeś w łazience i my o tym wiemy. Napiszmy mu, że... Halo, nie wiem, czy wiesz, ale łazienka jest zamknięta. Your foresighted friend has already closed that for you. Okej. Okay. Aha, bo on zrozumiał, że zamknij łazienkę, to może musimy napisać open bathroom. Może on wyłapał po prostu słowo kluczowe. Okej, okay. O proszę bardzo, zmusiliśmy, ha, zobaczcie, poprosiliśmy Kaizena, żeby nam otworzył łazienkę i otworzył nam łazienkę. Bardzo dziękuję ci za to, chłopcze. No to zobaczmy, czy tutaj będzie ta, czy tutaj będzie gdzieś jakiś dziennik. Tu wygląda, są jakieś papiery, zobaczmy to. Czy to jest dziennik? Unidentified novel, czyli niezidentyfikowana novela. Jakieś jedzenie. Wygląda na to, że nie do końca mamy tu dostęp. Co to jest? Debussy, Clair de Lune. To może być jakaś muzyka, może? Jakaś płyta?
No ja to powiem wam szczerze, nie widzę nigdzie tego dziennika, chciałem powiedzieć słownika. Ręcznik jakiś. O, tu coś jeszcze jest. Compact Vacuum Toilet, status jammed. Okej, czyli toaleta jest zepsuta. No teraz pytanie, czy Kaizen może coś z tą toaletą zrobić? Może w kiblu schowała swój dziennik? Spróbujmy coś z tym zrobić w takim wypadku. Kaizen, powiedz mi. Powiedz mi, czy ty możesz mi tu pomóc w ten sposób. If you rise the bed, try not hurting yourself, okay? O! Czyli jeżeli podniosę łóżko, spróbuj się tutaj nie uszkodzić. Pozwólcie, że ja trochę podejdę, żebyście widzieli dokładnie panel. Znaczy terminal. Okej, no to rise bed. Czy to jest możliwe? Here is the list of objects I can perform this action on. Czyli jak wpiszemy czasami jakiś czasownik typu open, raise, close, to on nam napisze wszystkie obiekty, do których mogą takie rzeczy być przypisane. Jak widzicie, zrobiłem literówkę, więc faktycznie spróbujmy powiedzieć podnieś łóżko. Okej. Podnieśliśmy łóżko. Tak? Proszę bardzo. Łóżko zostaje podniesione. No i teraz sprawdźmy. Nie musimy już Kaizena tutaj trzymać. Czy pod łóżkiem znajdziemy dziennik? To są same jakieś notatki, widzę. AI calculations, jakieś kalkulacje, jakieś obliczenia może bardziej. Tu jest jakaś notka. So, I know that Kurt and you were close. Wiemy, że Kurt i ty byliście blisko, czyli tak jakby wskazało to na to, że Kurt i Nandi ze sobą może romansowali. Piper, short story and writing until... Czyli nic ważnego. Zobaczcie, znowu pod łóżkiem nie ma tego dziennika. No to pytanie, gdzie ten dziennik jest? Może jesteśmy w stanie go rzeczywiście poprosić o to, żeby nam ten kibel otworzył. Ale moi drodzy, to sprawdzimy już w kolejnym odcinku, bo nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał wieki i trwał bardzo długo, ponieważ nie chcę wam zdradzać, co będzie, ale będzie tutaj pewna akcja za chwilę, która jest dość istotna i pewnie jak ją zacznę, to jeszcze długo nie skończę tego odcinka, więc zostawię wam to na następny epizod z Event Zero. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Jeśli macie jakieś pytania co do samej rozgrywki, oczywiście zadawajcie mi je w komentarzach. Pamiętajcie o konkursie, tak? O konkursie na jakiś dialog fajny, pomysłowy, jaki mógłby przeprowadzić człowiek ze sztuczną inteligencją wśród waszych głosów, z waszych propozycji w komentarzach. Rozlosuję jedną osobę, która dostanie ode mnie kopię Event Zero. Także dziękuję wam bardzo za to, że byliście razem ze mną. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I widzimy się niebawem w kolejnym odcinku z Event Zero. Dziękuję wam bardzo. Wielka piona. Trzymajcie się. Cześć!